Dzień dobry, kochani, witajcie w weekendowy poranek. Jest godzina 8:30. Ja jestem właśnie w trakcie robienia sobie śniadania. Szymon już dostał, reszta ekipy śpi, więc no nie robię. Idę się ogarnąć i jadę na zakupy. Muszę jechać do polskiego sklepu, bo chcę kupić tam kilka rzeczy. No i do Lidla, także mam nadzieję, że uda mi się to wszystko szybko, fajnie ogarnąć. No i że kupię to, co chcę, także nie przedłużam, zapraszam Was na nowy film. Weronika jest już u mnie, także jedziemy. Ogólnie miałam jechać miejskim, ale stwierdziła, że jedziemy autem, także no dla mnie wygodniej. Kochani, wróciłam przed chwilką do domu, zrobiłam zakupy i w Lidlu, i w polskim sklepie, kupiłam wszystko to, co chciałam, także jestem zadowolona. Mam tutaj dwie, Jezu, nie podniosę ich, słuchajcie, mam dwie pełne, jedna siata i tutaj druga, ale są tak ciężkie, że to jest jakaś masakra, także zaczniemy sobie tutaj od tej pierwszej, czyli od zakupów z Lidla. I pierwsze, co ja tutaj mam, to jest oczywiście chlebuś. Zastanawiałam się, czy brać, czy nie, ale stwierdziłam, że jednak wezmę, także mamy chlebuś. Wzięłam też bułki hamburgerowe, bo ostatnio kiedy miałam tak smaka na hamburgera, także były w promocji, więc wzięłam jedną paczkę. Dalej mam tutaj zestaw świątecznych jajeczek. No właśnie, Szymon już stoi, widzi, będzie chciał, także taki zestaw. I tutaj jest 400 gram, także muszę je schować. Czekajcie. Dobra, jestem, zobaczył te jajka i rzucił mi lizakiem, także musiałam to sprzątnąć. Dalej wzięłam paczkę croissantów. Worki na śmieci, bo słuchajcie, mam worki na śmieci, ale one są strasznie cienkie. Są pojemne, ale są cienkie, więc wzięłam takie właśnie na przetestowanie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą dobre. Paczka cytryn była w promocji, więc wzięłam. Dalej truskaweczki też w promocji były. Pomidorki w promocji. Wzięłam dwie paczki rzodkiewek, bo mój mąż ma teraz dietę, więc na pewno je wykorzysta. Wzięłam dzieciakom też smartiesy, dwie paczuchy. Proszę bardzo, to były też na prom. Słyszycie? Jak on widzi słodkie, to już jest katastrofa, w sensie Szymon. Także wzięłam dwie paczki, bo były na promocji. Odświeżacz do toalety i tutaj są trzy sztuki. Antoś ma teraz taką manię, że jak idzie, nieważne czy zrobi siku, czy zrobi dwójeczkę, to cały czas psika, więc to jest chwila moment wypsikany, także proszę, także właśnie wzięłam na przetestowanie, a widziałam, że one są praktycznie wszystkie wykupione, bo były tam trzy rodzaje, właśnie te kwiatowe, niebieskie i jeszcze chyba zielone, ale właśnie tych było najmniej, także wzięłam, zobaczymy. Ciastka te, co ostatnio brałam w Aldiku. Do tego nektaryny paczka. Dwa soki Duo. I ostatnia rzecz, jaką mam tutaj w reklamówce, to jest cała duża paczka serków i jest ich tutaj 8 sztuk razy 25 gram. Także ja je często biorę właśnie w Lidlu. Dzieciakom smakują, także to najważniejsze. I wydałam w Lidlu, słuchajcie, 30 euro, także no spoko, myślałam, że będzie więcej. A jeszcze w Lidlu, słuchajcie, wzięłam, bo zobaczyłam pomelo. Także mam nadzieję, że będzie w środku dobre. Za chwilę je otworzę i zobaczę. Także ja teraz to chowam, robię sobie miejsce i pokazuję Wam, co kupiłam w polskim sklepie.
No i dobra, lecimy teraz z drugą torbą. I tak, jeden polski sklep, drugi polski sklep. Zaczniemy sobie może od tej większej reklamówki. Kupiłam ciastka, pół kilo ciastek i zapłaciłam za nie 4 euro. Takie ciasteczka. Zaraz, Rino. O nie. Kupiłam bułki słodkie z serem. Ja, słuchajcie, uwielbiam bułki z serem, ale widzę, że one mi się tutaj coś splaszczyły i to bardzo. Za chwilę będę musiała je ratować. Także dwie bułeczki z serem. Jeszcze jak są z serem i z marmoladą, wiecie, takie dwie kubeczki, to jest sprawa. Byłam jeszcze na chwilkę w drogerii i kupiłam sobie takie dwie spineczki. Rino! I dwie gumki do włosów, bo były w promocji minus 50%. Ta normalnie kosztowała 3,50, a ta szóstkę natomiast za obie rzeczy zapłaciłam 2,50, więc spoko totalnie. No i tak, wracając do polskiego sklepu, to wziąłam takie Yogo Bella Musli. Będę testować. To wziąłam chyba razy dwa. Tak czy nie? Nie widzę drugiego, czekajcie. Dobra, zobaczymy dalej. O nie, rozwaliło mi się. Wzięłam też Yogo Bella 8 zbóż. Takie zwykłe i mi się rozwaliło, więc będzie trzeba uważać. Drugie musli wzięłam jakieś mango. Wiecie, na spróbowanie, bo ja z reguły to klasycznie jem. Drugie 8 zbóż. I do tego jeszcze dwie Yogo Belki klasyczne o smaku brzoskwiniowym. Także powiem wam, że teraz zrobiłam zapas serków, jak nie wiem. Śmietana 18, ona jest ogólnie do zup, ale ja będę robić faworki, więc myślę, że też będzie w porządku do nich. Kisiel wiśniowy. Kucharek. Barszcz czerwony. Przyprawa do kurczaka, złocista skórka. Przyprawa do żurku. Kisiel malinowy. One są oba z cukrem. Tak, oba są z cukrem. Do tego też wzięłam dwie paczki kabanosów z kurczaka. Najlepsze było to, że zapakowałam do koszyka i później do mnie Weronika mówi: o, ty znowu kabanosy. Ja patrzę, a ja wzięłam serowe, więc dobrze, że jeszcze mi powiedziała, że znowu wzięłam. To poszłam od razu wymienić. Paragon i słuchajcie, zapłaciłam tutaj 50 euro w Polaku. Wzięłam sobie kiełbasę. To kiełbasa od Władka, coś takiego, to jest sucha. Ponoć bardzo dobra, także będę próbować. Boczuś, bekon. Boczuś do żurku. Polędwica wiśniowa, uwielbiam, słuchajcie, polędwicę wiśniową. I ostatnia rzecz to jest paczka kiełbasy śląskiej. Natomiast jeśli chodzi o tą małą reklamóweczkę, to w niej mam kasza manna, ta błyskawiczna. Ja swojego czasu ją uwielbiałam, szczególnie po ciąży z Szymonem, ja jej bardzo dużo jadłam. A jakoś mi przeszło, teraz ją zobaczyłam, więc wiedziałam, że wezmę, dlaczego nie. Smalec. Inka kokosowa, dajcie znać, żeście pili, bo ja ją zobaczyłam i stwierdziłam, że biorę na przetestowanie. Drożdże domowe, będę robiła ponczusie. Żurek staropolski. Halsy miętowo-limonkowe. I dwie ostatnie rzeczy to są pierogi z jagodami. Nigdy nie jadłam pierogi z jagodami, albo raz może, więc stwierdziłam, że dla dzieciaków będą ok. I do tego wzięłam tutaj jeszcze mieszankę włoską. Także na obiady, na cały tydzień mam zakupy zrobione. I w tym drugim sklepie wydałam niecałe 14 euro. Także no w miarę
przystępnie. No i dobra, moi drodzy, to są moje całe zakupy. Ja idę to teraz spakować, ogarniać też obiadek. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Taki haul zakupowy z Polaka i z Lidla. I to by było na tyle. Oczywiście zostawcie łapeczkę, komentarz i widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się, po buziaczki. Pa, pa!